tvpodkarpacie.pl. W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie pamiątkowe statuetki odebrali laureaci rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia i akcji Samorządowiec Podkarpacia. Dane makroekonomiczne, które są przedmiotem analiz w ramach tego rankingu, to są rzeczywiste dane i w oparciu o raporty, które dostajemy z podkarpackich samorządów. Także myślę, że nasz ranking jest takim rzetelnym miernikiem aktywności, efektywności pracy naszych gospodarzy gmin, miast w całym regionie. Miłym dla gminy Brzozów akcentem było odebranie przez Szymona Stapińskiego medalu Samorządowiec Podkarpacia 2018 Radny Miasta i Gminy Brzozów. Cieszę się, że doceniono moją pracę w gminie Brzozów. Cieszę się tym bardziej, bo byłem radnym w opozycji do urzędującego pana burmistrza. Jest to dla mnie bardzo ważna nagroda i motywuje mnie do dalszej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny. Ranking Złota Setka od lat oparty jest na dochodach samorządów i wydatkach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wśród gmin miejskich zwyciężył Rzeszów, miejsko-wiejski Glesko, a wśród wiejskich gmina Solina. Jeżeli ludzie szczycą się miastem, to znaczy, że jest nieźle, ale ciągle trzeba się starać o to, żeby kolejne jakieś przedsięwzięcia podejmować, by tym ludziom dać coś ciekawszego. Również by wprowadzać jak najlepsze metody, jeżeli chodzi o zarządzanie miastem, jeżeli chodzi o komunikację, a więc służbę zdrowia, bezpieczeństwo, czystość. Także to jest jak gdyby miernik funkcjonowania gminy. Przyznano ponadto wyróżnienia w 5 kategoriach specjalnych. I tak Rzeszów to lider globalizacji, Krosno inwestor, Trincza kreator kapitału społecznego, Sanok turystyczna gmina Podkarpacia, Dębica lider pozyskiwania środków unijnych. tvpodkarpacie.pl